Możesz sprawdzić na portfelu, ani jeden Ether, ani jeden dolar nie wyszedł z tego. Wszystko pakowane z portfelu. Ile powiedziałeś, że zebrano? Kurczę, no nie pamiętam, to ty powinieneś lepiej pamiętać, to twój projekt jest. Dwa tu masz... z kawałkiem chyba, czy coś. Ale no, to zależy, jaka ewaluacja pod 2 miliony. W tej chwili na pula tu jest 1 800 000 i 200 tysięcy na Tetera było płacone USDC. Powoli, co ty pokazujesz mi? Bo to tu wiesz, masz ADD Liquidity. A wiesz, że jestem matematykiem i dla mnie latanie to jest dodanie płynności do pula do Tetera i to jest data, już ci mówię, wrzesień 7/2021, nie? Ale czyli jedną transakcją przelałeś 5 tych? 1700, 1 800 000 i jeszcze jest na Tetherze 200 tysięcy i tyle, nie? Teraz ci pokażę dokładną wartość, jaką przelałeś. No właśnie. A jak klikniesz, to pokażę ci na teraźniejszość. No tak, to ci pokazuję, ile wtedy przelałeś. I znowu frajerskie tłumaczenie. Jednym przelewem to przelałeś? No masz to wszystko. Ale na się, on programuje gry i on wie. Człowieku, co jeszcze? Do czego się jeszcze dopierdolisz? Ej, mówi... Dobra. Nie muszę do niczego dopierdalać. To no to dobra. Dajcie mu spokojnie. Poczekajcie. Kurwa, bo jestem zmęczony. Ktoś tutaj miał rację. Po kliknięciu masz tego dnia... No, na płynność 3 500 000 zostało przelanych, a powiedziałeś, że zostało zebrane 2 300 000. Cena wzrosła. A gdzie jest kilkaset eterów stąd? 100% liquidity masz, ponad więcej. Czego chcesz? No, jasne, że tak, tylko że nie widzisz ceny, po której tu przelałeś, 3449? No i mam... A po ile było zebrane? Kurwa, zabezpieczyłem to, żeby nie dokładać. Ile eterów, Rafał, zebrałeś? Co? Nie kwotę, ile eterów zebrałeś? Więcej, około 1000 z kawałkiem. Nie? No, ile? Z 1700, 1600. No, a ile tu przelałeś? 3 400 000 dolarów. 3 miliony, ile ter przelałeś? Rafał, to też wymijający. Ja pierdolę. Dobra, zaloguj się tylko do kompa i ci pokażę, kurwa, ile straciłem na tych, na hedżach. Rafał, w takim stylu to będziesz się całe życie wyjaśniał. A wiecie, co mnie najbardziej wkurwia? Że koleś się przypierdala przy... A to teraz dobrze Rafał, okej. Okay. Przelałeś tutaj, mówisz, że to są te etery, które przelałeś do pula do Uniswapie, tak? Czy w wrap ether tutaj, tak? 3 400 000, no. Nie, ty nie mów o liczbach, mów o nominalnie. To jest, tam jest 1000 eterów. 700 eterów gdzie jest? Zlikwidowało mi hedża i pokryło stres. Czekaj, przepraszam, miałeś kontrakt. Na wszyscy patrzyli na kontrakt, tak? Na którego nic nie było ruszane, tak? No tak. No. I zlikwidowałem stratę z hedżem. Ale co zlikwidowałeś? Nie, to przepraszam, ale ty pokażesz coś innego. Co my na to patrzymy? To są pieniądze z kontraktu zebranego? Z kontraktu zebranego wpłynęło 3 400 000. Nie. Czy to, co pokazujesz, to jest z kontraktu zebranego? No to jest z kontraktu zebranego. No nie jest, kurwa, z kontraktu zebranego. No to za idiotów masz ludzi? No tu masz kontrakt zebrany, tu. Jak zebrałeś, jak trzymałeś pieniądze? I mówi, że 700 eterów ci teraz zniknęło. I 700 musiałem wyrównać hedża, kurwa, zamknąć pozycję, stary. A czyli tak, pokazujesz kontrakt, gdzie masz 1700, załóżmy, eterów, dla uwagi, tak? Odnajdź adres kontraktu. No ale ty rozliczasz to w eterach. Ludzie dostawali... Nie, odnajdź adres kontraktu, no w eterze, no kurwa. Który? No co mam kliknąć, no? Nie wiem, co kliknąć, to ty wyznasz lepiej swój adres kontraktu. Pokazywałeś cały czas ludziom, tu, że masz tyle i tyle zebrane. Ja, i to jest przepraszam, ja mogę coś... Powiedziałeś przepraszam, dodatkowo... ja mogę zabrać głos, bo ja bym chciał coś powiedzieć. Bardzo tak istotnego, myślę. Słucham was od paru godzin i nie pierwszy dzień. I ciągle Rafał musi wyjaśniać, bo jednak coś, kurwa, komuś się nie zgadzało w jego działalności. Ale wyjaśniać, kurwa, no ludzie, wszyscy dobrze wiedzą, co Rafał chcą takiego złego robić. Tomek, to bym się... Wyjaśnijcie Żuszkiewicza. Ale nie, ale inaczej. Tomek, Rafał, daj mi na chwilę cel hosta, proszę. Dajcie mi tylko coś powiedzieć. Tomek, mam government, ludzi, którzy tą kasę na projekt wpłacili. Rozliczyłem się do każdego dolara, kurwa. Oni mają projekt w 100% pokryty na Uniswapie, a twój muzibly będzie w 19%. Dokładnie to się stało. Ale on ci nie zarzuca, że nie pokryłeś pieniędzy. On ci zarzuca, że grałeś pieniędzy inwestorów, Rafał. Dobra, panowie, chyba rozumiem, o co wam chodzi. W momencie, kiedy zbieraliśmy, powiedziałem ludziom, że zabezpieczam projekt na... w drugą stronę, żeby nie było sytuacji, że kiedy Ether spadnie,
dopłacimy mniej. Nie wiem, co ja będę musiał dopłacać z własnej kasy. Albo, że będzie więcej. Czyli 10 milionów złotych zabezpieczyłem z drugą stronę. Jest dokładnie tyle, ile zebraliśmy w dolarze, bo tyle zbieraliśmy w dolarze. Tylko w dolarze zbieraliśmy. Cały ten układ był. Zobacz sobie, jak... Dobra, wpadli do mnie do governmentu, do ludzi, którzy po prostu to robili z nami i było jasne, że wpłacamy w dolarze i do dolara się rozliczamy. I koniec, na ten dzień, nawet sobie odtwórz informacje. To w ogóle informacje. Nie jest temat rozmowy, ty. No ale... Rafał, ty ale, myślisz, że ty panowie, naprawdę... Ty myślisz, Rafał, on tego nie rozumie i on tego nie zrozumie, po prostu nie chce zrozumieć. Rafał, ale czemu ty musisz ciągle wszystkich wyjaśnić? A co by było, jakby Ether spadł? Właśnie, a po to miałeś go hedżować. No i był schedżowany. No, ale to nie pokazujesz tego tutaj. Panowie, no przecież on tego nie rozumie. Bulbulator. No, Rafał. IQ 160 tego po prostu nie rozumie. On nie jest traderem i tyle. Nie rozumiem. Dokładnie. Rafał, po prostu ty nie odpowiadasz tak, jak on chce, bo jakbyś odpowiedział jak on nie chce, to mówi, że nie ma to znaczenia. A ty nie odpowiadasz tak, jak on chce, żebyś ty odpowiadał. Okay. Hedż znika, No, tak. Hedge zniknął. Znaczy, ja nie wiem, czemu tak hejtujecie gościa i nie pozwolicie się Rafałowi samemu obronić. Ale to gość, który jest... W informacji w trakcie zbierania było, że zbieramy i od razu hedżujemy. Powiedziałem, że biorę to na siebie. I zhedżowałem to, rozliczyłem transakcję i Ethery rozliczyłem z hedża. To wszystko. Nie taka miała być odpowiedź, Rafał. I masz w poolu więcej niż ludzie wpłacili w dolarach. Czego kurwa chcesz? Jaki projekt tak robi, stary? Ale ty, no to czekaj. Bo on jest od ciebie zły dlatego, że po prostu... Nie, Tomka. Ja cię rozumiem, ale jeśli Ether by spadł, to co, miałbym wpłacić kurwa mniej? Nie, ja się z tymi ludźmi umówiłem, że dokładnie tyle wpłacę w dolarach, ile wpłacili. O to chodziło, żeby kurs był do dolara zrobiony, bo na coin market capie będzie do dolara. Dlatego teraz masz ten projekt po $1.70. Tak, czyli podsumowując, pieniądze zebrane... Rafał, na BSB, Rafał, przepraszam, na weź się, Tomku. Wiesiek, przepraszam, się nie wcinać. Przepraszam was, ale muszę. Nie rozumiesz. Mogę na chwilkę? Mogę na chwilkę, bo tu Tomek zajął tutaj Rafał ponad 2 godziny. Coś? Rafał, po prostu przestań się wyjaśniać i Wiesiek, możesz iść spać, jak cię nie interesuje. Mówisz, to 10 milionów płyta jakaś 10 zarta, milionów Wiesiek, dla zabezpieczenia pozycji góra-dół. No dobra, ale inaczej. Ludzie wpłacili tam 2,5 miliona dolarów, tak jak mówisz. Jest 3,5 miliona dolarów na pulu. Kurwa, czego nie rozumiesz? Nie. No, czego nie rozumiesz? Rafał, to ty nie rozumiesz. On ci nie mówi o tym, ile jest, tylko się ciebie pyta, czy grałeś pieniędzmi inwestorów i prosi cię o pokazanie hedża, swoimi pieniędzmi grałem na hedża, cały czas było to na koncie, kurwa, zabezpieczyłem 800. Hedża, kurwa, ty tak pierdolisz, Rafał, czasami... A jak chcesz to zrobić? Dobra, Tomek, zebrałeś 1700 eterów, zabezpieczyłem to w drugą stronę swoim pieniędzmi, debilu. Dokładnie. I mówisz, że zahedżowałeś pozycję, żeby ani góra, ani dół nic nie zrobiło. Tak, czyli na dokładnie. Przykład mógłbyś sobie zmienić, nie wiem, na jakieś tam stablecoina, albo po prostu... Tak, dzięki temu masz taką sumę dokładnie, jaką płaci ludzi. To obiecałem, to spełniłem. I teraz mówisz, że... ty mówisz, że ty zagrałeś odwrotnie. No załóżmy, że tak było. Czy ty rozumiesz stablecoinem, czy innym. I ja mówię, że nie masz tej pozycji. A ja mówię, że mam. A ja mówię, że nie masz. A ja mówię, że mam. No to pokaż ją. Dlaczego mam ci pokazywać? Jak jej nie pokażesz, to jesteś dla mnie farmazonem. No to jestem farmazonem. Możesz sprawdzić na portfelu. Ani jeden Ether. Ani jeden dolar nie wyszedł z tego. Wszystko wpakowane z portfelu. Kurwa, a jakby było w dół, to co byś zrobił wtedy? Powiedział, że płaciłem za mało. Jakbyś schedżował. Ale widzisz, ty teraz próbujesz uciekać. Jakbyś sfarmazował. Ale od czego? Jakbyś schedżował. To oczywiście nie ma znaczenia, pójdzie w górę, w dół, ale ty tego nie schedżowałeś. Zabezpieczyłem to. Nie. Dobrze, ci kolega mówił, mogłeś Ethery na dolary wymienić też, już masz pokazać. Nie schedżował tego. Jak w dolary zamienić? Przelał jeszcze, przelał oczywiście większość, więc dokładnie, oczywiście, że przelał większość, jest nawet tutaj wyświetlone. Przelał 3300 z tego, a za resztę gra waszymi pieniędzmi. Dziękuję bardzo. Możesz sprawdzić na portfelu. Ani jeden Ether. Ani jeden dolar nie wyszedł z tego.